Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dimi, a to już jest druga wersja mojego texture packa do PvP i survivalu. Tak więc bez spiny znowu przedstawiam wam mój texture pack. Pozmieniało się bardzo dużo, pozmieniało się praktycznie, większość bloków się zmieniła, zmieniło się GUI i tak dalej. Tak więc pierwsze GUI, jak widzicie, pacek tam HUD, GUI czy jak to tam się nazywa, się zmieniło. Teraz jest taki własnoręcznie robiony przeze mnie. Przysięgam na wszystko, że nie jest ściągany od nikogo, nikim się nie inspirowałem, robiłem go w 100% sam, nigdzie takiego nie znajdziecie, a jeżeli nie, jeżeli znajdziecie, to albo skopiowane ode mnie, bo ktoś potem ściągnie to i to skopiuje, albo inną trochę wersję. Exp jest wzięty od, nie pamiętam kogo, ale Hale, Sale, coś tam było, nie pamiętam, nie wiem jak to się nawet czyta, ale coś takiego. I serduszka i jedzenie zostało. Teraz pokażę wam mieczyki. Każdy mieczyk wygląda w tym stylu, tutaj akurat jest zaprezentowany diamentowy. Tak wygląda zbroja cała dieksowa i również są, tak samo wyglądają inne, tylko są po prostu innej kolorystyki. Koksy od teraz są takie ciemno-niebieskie, ładne, piękne oczywiście, enchanting taki. Bardzo mi się podoba właśnie ten enchanting, dlatego zostawiłem taki. Tu mamy zupkę grzybową, zupka grzybowa jest już trochę taka zepsuta, tak więc jest zielona. Oczywiście moja kultowa enderperła została. Łuk się nie zmienił ze strzałą, ale ja sobie teraz wezmę Endgame Moda 1, wezmę łuk i strzały i oj, wpadłem do lawy. Teraz zaprezentuję wam, jak wygląda właśnie napinanie łuku. Jak widzicie, kolorki się zmieniają bardzo ładnie od poziomu napięcia. A tak wyglądają partiklesy właśnie łuku. Są to też partiklesy critical, a takie Monster Energy. Dobra, teraz mieliście takie piękne slow motion właśnie na partiklesy łuku. Tak więc teraz może wyłączę sobie game moda. I tutaj mamy tajną skrzyneczkę z naszymi itemami. Tak więc bierzemy sobie mieczyk, bierzemy naszą zbrojkę, bierzemy koksa i refila. Zakładamy zbrojeczkę, protection 4 oczywiście, tak wygląda na człowieku, zwykły faithful. Podoba mi się. Bierzemy tak. Jemy sobie refila. Już widzicie, tutaj dodały nam się serduszka. Bierzemy koksa w rękę. Wchodzimy. O, jak zaraz zobaczycie, o ile mi się uda to pokazać. Czekajcie, zdejmę na chwilę sobie to i to. O, jak widzicie, jeżeli teraz ginę, to serduszka podświetlają się na zielono. To też jest taki miły dodatek właśnie z mojej strony. Więc teraz żeremy koksa. Wchodzimy do wody. Partiklesy wody się nie zmieniły, tak samo jak woda się nie zmieniła i lawa. Tak więc mieczek i wszystko zostawiamy. Tak wyglądają rudy. Tu jest cały stone, tak więc rudy wyróżniają się ze stone'a, więc łatwo będzie znaleźć je na tle innych bloków. Tak wygląda kwarc, tak netherrack. Ładnie tutaj zrobione. Tak wygląda soul sand, a tak wygląda dynia. A tak glowstone. Wszystko mi się podoba. Oczywiście kultowe bloczki z jeszcze starego texture packa mojego z kanału Nixon Gaming. Ale tu nie wracajmy. Sandstone i wszystkie rodzaje sandstone'a tak wyglądają. I teraz wam zaprezentuję criticale i particles od sharpness. A tak więc tutaj wyżywamy się na naszym koledze Iron Golemie. I tak wszystko wyglądało. Tak więc co, ja bez żadnych cięć, bez żadnej spiny pokazałem tego texture packa, więc jeżeli wam się podobał, nie zapomnijcie ocenić go kciukiem w górę, zostawić subskrypcję, aby zobaczyć kolejne wersje, bo każda wersja będzie pojawiała się, myślę, że co 1k widzów. Tak więc ten texture pack jest na 2k widzów, poprzedni był na 1k, tak więc co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Jeżeli się podobało, pamiętajcie, kciuk w górę, subskrypcja też mile widziana, aby być z moimi materiałami na bieżąco. Trzymajcie się ciepło, siemano.